reprezentację okręgu gdańskiego, przedsiębiorcę, analityka bankowego i radną partii Koła Rubiny w Malborku. Kobietę, która uosabia to, co zrobimy już tej jesieni. Odbierzemy im władzę z uśmiechem na ustach. Pani Agnieszka Grzebrzewska, wielkie brawa! Bardzo serdecznie. Jestem tutaj dlatego, bo nie podoba mi się to, co dzieje się w polskiej polityce. Jestem radną, zasiadam w Radzie Miasta w Malborku i politykę poznałam z bardzo bliska, tą politykę samorządową. I w niej również dzieje się bardzo źle. Tak samo źle dzieje się w Sejmie, dlatego postanowiłam, że będę startowała do tego Sejmu, żeby móc wnieść zmiany. Już na poziomie gminy zabierane są nam podatki, pieniądze. Mi polityka przede wszystkim kojarzy się z pieniędzmi. Ja się z tym nie zgadzam. Rady, gminy, wójtowie, burmistrzowie nakładają na nas podatki. Oni przede wszystkim potrafią je podnosić. Tak samo robi Sejm. Zabieram nam nasze pieniądze, bo jest im wiecznie mało. Wiecznie mało i bardzo często je marnotrawi. Ja się z tym nie zgadzam. Jako radna złożyłam wniosek do budżetu, aby do 2016 roku nie pobierać tak zwanej opłaty targowej. Kupcy krani są za to, że wystawiają się pod tak zwaną chmurką i handlują towarem, nawet jeżeli nic nie sprzedadzą. Ustawa z tego roku na to pozwala, więc to zrobiłam. Mogłam, więc to zrobiłam. Nie podoba mi się to, co się dzieje z polskimi przedsiębiorcami. Jestem analitykiem kredytowym i na co dzień oceniam zdolność kredytową polskich przedsiębiorców i producentów rolnych. I powiem prosto, jest źle. Jest bardzo źle. Sami zaobserwowaliście to, że ludzie zamykają firmy i wyjeżdżają do Anglii. Tam je zakładają i z powodzeniem je prowadzą. Tam państwo się nie wtrąca. Tam można, tam się da. To jest absurd, żeby Polak w Polsce nie mógł zarabiać, a tam może, za granicą może, ma taką możliwość. Nie da się rozwiązać na poziomie lokalnym, dlatego zdecydowałam się startować, stanę w szranki i zostanę posłem. Polska polityka jest pełna absurdu. Między innymi Polska Agencja Kosmiczna jest takim absurdem. Słyszeliście o niej? To był pomysł PSL-u. Może dlatego, co słyszeliśmy na taśmach prawdy usowych. Karpu Karpiński wpadł na pomysł, żeby Burego w kosmos, delikatnie mówiąc, wystrzelić. Polska Agencja Kosmiczna jest przykładem marnotrawstwa pod przykrywką nauki. Podatki są od nas wyciągane, marnotrawione. W coraz szerszej skali. Ja się z tym nie zgadzam. Takim marnotrawstwem kolejnym, pod przykrywką tym razem obronności, jest zakup F-16 bez uzbrojenia, bez rozliczenia offsetu. Proszę Państwa, mamy w Polsce największy aeroklub. To jest absurd. Kolejnym absurdem, moje ocenie, tym razem pod przykrywką ochrony środowiska jest budowa przepustów nad autostradami dla nietoperzy. Ja się z tym nie zgadzam. I cała rzesza młodych ludzi również się ze mną nie zgadza, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj i startujemy do Sejmu, bo uważamy, że da się to zmienić. Dość z marnotrawieniem naszych pieniędzy, one należą do nas. Ja uważam, że się da. Jak się nie da, jak się da. Dziękuję Państwu bardzo.